Przechodzimy do kolejnych pytań. Pan poseł Tumanowicz. Nie, nie. A pan tutaj jako kto się pojawił? Jeszcze pana nie wezwaliśmy na komisję. Jeszcze pana nie wezwaliśmy. Tak, ma pan prawo, tylko proszę nie zakłócać prac komisji. Proszę nie. Swoje działanie lepiej ocenić. Jest pan dość długo posłem i pan powinien wiedzieć, że nikt oprócz posłów komisji nie może zadawać pytań, zabierać głosu na komisji śledczej, więc proszę uszanować prawo. Jak pan chce oświadczenia i konferencje, to piętro wyżej. Bardzo proszę nie zakłócać prac komisji. A teraz poproszę pana posła Tumanowicza o zadawanie pytań. Dobrze, pani poseł, ja proponuję tak, przerwać starczy, myślę, że każdy słyszy. Odnoszę takie nieodparte wrażenie, że pojawienie się tutaj czołowego działacza polityka PiS-u mogło mieć wpływ na to, co tutaj robi w tej chwili świadek. Nie, ale panie przewodniczący. Przepraszam bardzo. Pojawił się pan Suski na sali, który tutaj wykrzykiwał i próbował zakłócać i wygłaszał swoje opinie. Od tego momentu świadek przestał zeznawać, ale to jest decyzja świadka. To jest decyzja świadka. Robi to w pełni świadomy. Został poinformowany wielokrotnie o tym, że podejmiemy działania, jeśli nie zaprzesta łamać prawo. Proszę państwa, żebyście już w tym momencie nie zadawali pytania, ponieważ świadek nie ma zamiaru odpowiadać. Ja składam wniosek formalny o zakończenie tej dyskusji. Taki wniosek składam. Bardzo proszę, zarządzam głosowanie, żeby zakończyć przesłuchiwanie świadka. Będę państwa za chwilę też prosił, abyśmy przegłosowali uchwałę w sprawie wniosku do prokuratury w sprawie uchylenia się od odpowiedzi na pytania. Szanowni państwo, komisja się też musi szanować, posłowie się muszą szanować. Jeśli pan świadek myśli, że w ten sposób, w jakikolwiek sposób osiągnie cel i nie zadamy tych pytań, no to jest w błędzie, ale świadka wielokrotnie informowaliśmy.